kochani, zapraszam Was dzisiaj na świąteczny odcinek z jajkami, niespodziankami, mikołajami. Łapka w górę i oglądamy, kto lubi jajka niespodzianki. Zobaczymy, co nam się tutaj dzisiaj trafi. Zaczynamy otwieranie! Witam Was kochani z bliska i zaczynamy otwieranie tych specjalnych, świątecznych opakowań z jajkami, niespodziankami. Ja te jajka niespodzianki kupiłam w Niemczech i tutaj są 4 jajka w jednym opakowaniu i jest gwarantowana jedna figurka ze świątecznej serii. Także słuchajcie, zacznę po prostu od wyjęcia wszystkich jajek niespodzianek. Pierwsze opakowanie kupiłam z Mikołajem różowe, bo jak wiecie, ja różowy kolor bardzo lubię. Także tutaj proszę bardzo, jest jedno jajko. O, jest w tym różowym kolorku, ale fajnie. Czyli mam nadzieję, że jak jakieś inne tutaj będą jajka niespodzianki, znaczy inne zabawki się trafiały, to będą te dla dziewczyn. Mam taką nadzieję, że tak będzie. A zobaczymy, czy tutaj będą zwykłe, czy w różowej wersji. Tu powinny być zwykłe. Uwaga, jest zwykłe. I są to, słuchajcie, jajka z Niemiec, więc może jakieś nowe zabawki nam się tutaj trafią. Kto wie, kto wie. Zobaczymy, mamy mnóstwo jajek i mnóstwo czekolady, więc zabieramy się za otwieranie. Zaczniemy może od mojego ulubionego koloru różowego i tutaj, słuchajcie, mamy przepyszną czekoladę i chciałam Wam, słuchajcie, od razu życzyć właśnie wszystkiego dobrego na święta. Dużo zdrówka i żeby wszystko fajnie było. I napiszcie mi w komentarzu, jaki jest Wasz wymarzony prezent pod choinkę. Proszę bardzo, tu pierwsza rzecz nam się trafiła, ale cóż to jest? Zobaczmy sobie, słuchajcie, tutaj na instrukcję. Jest to, słuchajcie, ryba. No ja bym nie powiedziała, że to jest rybka. Całkiem śmieszna. Z jednej strony tak wygląda, a z drugiej tak. I słuchajcie, tu można sobie to zrobić na drugą stronę. I to jest taka ryba kolczasta. Patrzcie, jakie kolce ma. Wow, śmiesznie, co? A tutaj jest taka zwykła w kuleczki. Taka rybuczka podwójna. Pierwsza zabawka za nami, czas na drugą. No i tak jak mówiłam, mam nadzieję, że super spędzicie święta. A jak pytam się Was o prezenty, to chciałabym powiedzieć o takim moim wymarzonym prezencie. Mój wymarzony prezent od Was byłby taki, żebyście daliby mi subskrypcję. Na dole jest taki czerwony przycisk subskrybuję. Naprawdę zawsze cieszę się z każdego nowego słupka. Nic Was to nie kosztuje, a byłoby mi bardzo miło, więc jeżeli ktoś by chciał sprawić mi prezencik, to na dole jest właśnie taki czerwony jak dół jajka niespodzianki przycisk subskrybuj. I słuchajcie, mamy tutaj takiego ludzika, który rysuje. Mi się już taki trafił kiedyś w jajku niespodzianka. Ale trafił mi się taki w kolorze żółtym, więc coś nowego tutaj mamy. Tutaj, słuchajcie, sobie montujemy jego głowę. Mam nadzieję, że mi się uda. O, jest. I tutaj była dołączona taka karteczka i tutaj są naklejki. Ja już to pamiętam, bo właśnie kiedyś mi się to trafiło. I tu są takie różne naklejeczki, które możemy tutaj do środka włożyć. Coś mi się tu odkleiło. A jak się odkleiło, to przyczepię mu tutaj na brzuszek i słuchajcie, on tutaj ma takie różne kolory. Jak po kartce przyjedziemy, to to będzie rysowało. Nie wiem, czy tutaj zobaczycie, ale... No, jakoś po tym chyba nic nie widać. To jest za śliska kartka. W każdym razie drugie jajko niespodzianko nam się trafi... Drugie jajko niespodzianko, druga zabawka z jajka niespodzianki już była, także zobaczymy, czy trafi nam się coś z serii. Na pewno nam się trafi, tylko zobaczymy w którym. I tak jak mówię, jeżeli jest jasne jajko niespodzianka, to jest bez serii zabawka, czyli jakaś taka losowa. Jeżeli ciemne, tak jak teraz, to trafi nam się świąteczna figurka. Zobaczcie, możecie sobie porównać właśnie te kolory. Ja to dzięki moim widzom się dowiedziałam, ale może nie wszyscy o tym wiedzą. I słuchajcie, tutaj zaraz Wam pokażę, bo już kiedyś mi się trafiła taka świąteczna zabaweczka, także już Wam powiem, o co chodzi. Tutaj mamy sznureczek, na którym możemy sobie te zabawki na przykład zawiesić na choince. I tutaj mamy takiego wiewióreczka. Taki wiewiórek już mi się wtrafił chyba w jednym odcinku z jajek niespodzianek, gdzie otwieram takie największe, gigantyczne jajko niespodzianka. Nie wiem, czy widzieliście to. Jeśli nie, to zachęcam Was, link zostawię Wam na duże, naprawdę największe jajko, takie jak moja głowa prawie, że takie miałam do otwierania. I tutaj słuchajcie, to nie wiewiór, to jest chyba taki reniferek albo jakaś sarenka. I tutaj właśnie możemy sobie to zawiesić na sznureczku, także bardzo fajnie. I tutaj oczywiście też mamy na karteczce narysowane, jakie inne rzeczy mogą się trafić. Tutaj proszę bardzo, tak to wygląda. A z drugiej strony jest cała seria Mikołaja, na pewno mamy. Może przyniosę moje zabawki, które mi się już trafiły właśnie z tej serii i Wam później je pokażę. Także dobrze. I słuchajcie, teraz białe jajko. Nie wiem, które Wam się bardziej podoba. Napiszcie mi w komentarzu. To jest jeden, a to jest dwa. Ja chyba jestem za jedynką. Takie właśnie inne, fajowe. Dobra, kochani, także jojo, kto dotrwał do tego momentu filmu, niech napisze. I to, słuchajcie, taka nasza tajemnica. Ja takie... Ale to się nie chce przełamać. O, jest. I ja takie robię sprawdziany, dlatego że zobaczę, kto uważnie ogląda, kto nie śpi. Wiadomo, o co chodzi. I słuchajcie, tutaj znowu się nam zabawka z serii trafi. Mam nadzieję, że jakaś inna i że nie powtórka. I tutaj mamy lisa, ale fajowo, słuchajcie, jest to coś nowego. Coś, czego jeszcze nie miałam. Taki lisek w niebieskiej czapuczce.
Także super, ja bym chciała uzbierać całą serię tych jajek. Więc jak nie uzbieram, to będę otwierać je jeszcze na kolejnym odcinku. Dobra, i mamy takiego lisa fajnego. Powiem Wam, że mi się bardzo podoba, a kolorem, czekajcie, tylko może zwykłe jajko, przypomina jajko niespodzianka, widzicie? Tutaj takie bardzo się dobrze kumplują, także super. Mamy kolejną rzecz, tutaj na kartce mogę Wam pokazać z bliska, jeżeli chodzi o niego, jego rysunek. Tak to wygląda, taki oto nasz lisunek. Lisunek, mamy lisuna i słuchajcie, dobrze, już kolejne jajko na nas czeka, teraz chyba czas było na różowe, tak mi się wydaje, bardzo ładniutkie, przyjemniutkie, ale powiem Wam, że te jajko czekolada aż mnie kusi, żeby je zjeść, tak, ja uwielbiam czekoladę z jajek niespodzianek, jeśli Wy też lubicie, to dajcie znać w komentarzu i słuchajcie, tutaj znowu z tej serii chyba rysowniczej nam się trafiło, ale coś innego, tutaj, zaraz zobaczymy. Tutaj jest do malowania i też mi się wydaje, że ja to chyba kiedyś miałam. Ja to chyba już jestem wprawiona w jajka niespodzianki i wiem, o co tu chodzi. Tu będziemy mogli malować i zobaczmy. Tutaj instrukcje powinno być narysowane. Patrzcie. I właśnie ten żółty nagłówce, to żółte coś maluje. Także sprawdźmy to. Weźmy sobie tutaj na przykład to i spróbujmy pomalować mu czapkę. Dokładnie, jest żółte, jak widzicie. Poszło. Więc możemy sobie malować, a jeżeli nie chcemy malować, to zaczepiamy główkę na naszą jajką niespodziewanką, naszą zabawuczkę i już mamy w taki sposób zamknięte, że nam nic nie porysuje. Także jakbyśmy nazwali tego gościa? Ja bym nazwała jego Gagatek. Napiszcie mi, jakie macie propozycje na jego imię. Dobra, odłożymy sobie, słuchajcie, te karteczki na dół. Może te folijki też. Zostały nam jeszcze trzy jajka niespodzianki. Czas, słuchajcie, tak według moich wyliczeń teraz na białe jajko. Także uwaga, co będziemy tutaj mieli. Ale chcę Wam pokazać, ile mam tutaj... Słuchajcie, całą miskę czekolad. Super, co? Dobra, i tutaj będzie zabawka nie z serii, bo już jasne jajeczko. Także sprawdźmy to. Mam nadzieję, że coś innego niż do rysowania. O, to będzie ładne. Ja kiedyś miałam coś podobnego, ale chyba miałam inną rzecz w jajku. I tutaj chodzi o to, że mamy w jajku niespodziankę, zabawkę z niespodzianką. I tutaj jest taka trawa i do środka umieszczamy tego zwierzaka. Ja na pewno miałam innego. Tutaj mamy jakiegoś dinozaura chyba takiego fioletowego i zobaczcie, on wygląda tak, jakby się tutaj z jajeczka wykluwał i w tym jajku też są takie dziury i można sobie podglądać, co tutaj jest. Także zobaczcie, tak to wygląda. Tutaj z jednej strony go trochę widać i tutaj go widać. I to jest taka właśnie niespodzianka w jajku. Zobaczmy sobie na karteczce. Pyk, pyk, pyk. O, i to jest właśnie taki oto zwierzak. I może zrobić nam akupu i wypaść z tej niespodzianki. Którą ja miałam zabawkę? Wydaje mi się, że chyba tą pomarańczową. Dobra, także słuchajcie, lecimy dalej. I czas na różowe jajuszko. Jajujo, jajujo. Lecimy, lecimy, lecimy. Cóż będzie? Mam nadzieję, że zabawka z serii. Niestety nie, ale mam nadzieję, że jakaś fajna. Dobra. I pyk. Jaka będzie dzisiaj niespodzianka dla nas? O, czegoś takiego to jeszcze nie widziałam. A, to jest znowu z tej serii takiej podwójnej. Czyli tutaj mamy żółwia, tam mieliśmy rybę. Ten żółw może mieć dwie różne skorupy. Jedną właśnie taką spiczastą, a drugą taką żółwiową. Więc tutaj z tej strony jest właśnie taka kolcowa. Na zielonym żółwiu, a tutaj dla drugiego żółwia będzie taka żółwiowa. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda, ale to boli, jak z tej strony się na te kolce naciska, trochę boli paluchy. Także tak wygląda właśnie ta kolejna jego skorupka. Fajnie, fajnie, także cieszę się bardzo. I słuchajcie, ostatnie jajko, już mi smutkowo troszeczkę, że jest to już ostatnie jajko, jajuszko, jajuszko. Co będzie w środku? Puk, puk, puk. Kinder Joy w ogóle fajne były kiedyś niespodzianki. No i tutaj zabawka nie serii, więc tak jak napisali, że gwarantowana jest minimum jedna zabawka, nic więcej nam się nie trafiło dodatkowego, ale coś chyba fajnego. Czy to będzie powtórka? O nie! Słuchajcie, ta sama! To jest to samo chyba, prawda? Zobaczcie, tak wygląda złożone jajko, a tak wygląda nasza powtórajko. Taki, o, dinozauryk. I on sobie tak siedzi, więc można sobie zobaczyć. Tak wygląda złożone jajko, tak wygląda już wykluty, ale można zrobić jeszcze tak. Włożyć go do środka, zapukać. Ten już się bardziej otwiera. Puk, puk, puk. Kto tam? I wychodzi piękny zwierz. Dobra, robimy teraz podsumowanie moich zabawek i pokażę Wam jeszcze te z poprzednich odcinków, które mi się trafiły świąteczne, a mam je tutaj właśnie ze sobą. A więc kochani, tutaj są moje jajka niespodzianki, które mi się trafiły w dzisiejszym odcinku, więc napiszcie mi koniecznie numerek, który Wam się najbardziej podobał. To jest 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Więc całkiem spoko, że tylko jedna powtórka nam się trafiła, a nie ma tragedii. I pokażę Wam tutaj jeszcze z poprzednich właśnie odcinków moje te świąteczne zabawki. Także mamy tutaj Mikołaja, tak jak Wam właśnie mówiłam, trafił mi się też Mikołaj z prezentem fajny. I tutaj on ma inną zaczepkę, to można sobie zrobić właśnie wokół czegoś to zaczepić, na przykład wokół serwetki, chusteczki. I mamy tutaj też takiego lisa, więc zerknijmy na kartkę, czego nam jeszcze brakuje. No dość sporo o tych nam tutaj brakuje na pewno, także będziemy szukać w kolejnym odcinku. No to już niedługo na kanale kolejne jajka niespodzianki. Jeżeli lubicie jajeczka, to poproszę o kciukaska w górę. Kochani, a więc otworzyłam już wszystkie jajka niespodzianki z tych moich świątecznych opakowań, właśnie z tych mikołajowych. Dajcie mi koniecznie znać, czy lubicie czekoladowe jajka. Ja uwielbiam ten widok, jak po odcinku właśnie patrzę sobie na ten stolik, gdzie mam mnóstwo różnych kolorowych zabawek, jajek i czekolady. No właśnie, a propos tych jajek, ja nigdy ich nie wyrzucam, więc jeżeli macie jakiś pomysł, co zrobić z tymi pustymi jajkami niespodziankami, to napiszcie mi koniecznie w komentarzu. No i jeżeli odcinek Wam się podobał, to poprosiłabym o kciuka w górę. Życzę Wam wszystkich wesołych świąt i jeżeli chcielibyście mi sprawić taki świąteczny prezent, byłoby mi bardzo miło. Na dole jest czerwony przycisk subskrybuj, jak moja czapeczka na dole, i on jest taki magiczny, jeżeli jest czerwony i klikniecie na niego, to zmieni się na szary. Będzie to dla mnie taki bardzo fajny prezent z każdego nowego suba, z każdej nowej osoby się cieszę, bo te suby to nie są dla mnie tylko liczby, to są moi kochani widzowie, którzy są właśnie ze mną, codziennie chcą oglądać moje filmy i mnie wspierają. Wielki kciuk dla Was bym dała w górę, gdybym tylko mogła, a no właśnie w sumie ja mogę dać kciuk w górę, więc ja dam łapkę w górę sobie pod tym filmem, a ta łapka w górę będzie przeznaczona dla moich kochanych widzów, no i pozdrawiam, przesyłam Wam buziaki i do zobaczyska w kolejnych filmikach. Pamiętajcie, że filmy na tym kanale pojawiają się codziennie. Luuu.